Niekoniecznie stare przedmioty muszą trafić na śmietnik, wręcz przeciwnie, można im nadać drugie życie. Że jest to realne, pokazano w trzecim liceum ogólnokształcącym w Lesznie, które mieści się przy placu Kościuszki. Szkolny zespół Oko Trójka zorganizował konkurs Ukryte oblicze starych przedmiotów, zrób coś nowego ze starego. Organizatorzy otrzymali wsparcie finansowe z miasta. W grupie wyróżnionych były Weronika Sikorska i Zuzanna Nicpoń oraz Liliana Dworacka i Alicja Dudziak, wszystkie z trzeciego liceum ogólnokształcącego. Trzecie miejsce zajęła Dajana Polsakiewicz z Zespołu Szkół Technicznych. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Olejniczak, kolejna uczennica trzeciego liceum ogólnokształcącego. Moim dziełem jest głowa jednorożca obklejona płytami DVD. To była trudna praca, skąd pomysł na to, żeby właśnie coś takiego zrobić, no bo koncepcja konkursu jest taka, żeby coś z czegoś starego zrobić coś nowego. Tak, mama powiedziała, że wyrzuci moją ulubioną pluszową zabawkę, więc pomyślałam, że coś z niej zrobię. No i postanowiłam uciąć jej głowę i obkleić właśnie płytami DVD. To było trudne, ciężkie, nie spodziewałam się, że tyle czasu mi zajmie obklejanie. Pierwsze miejsce zajęły Oliwia Poprawa i Anna Niedźwiedzińska z trzeciego liceum ogólnokształcącego. Konkursowi towarzyszyła wystawa prac i pokaz mody ekologicznej.